Za chwilę obejrzą Państwo przedstawienie oparte na motywach tekstu pod tytułem Opowieść wigilijna, czyli kolęda prozy. Zaraz ci oznajmi, że musicie się rozstać. To prawda, oszczędza na wszystkim. Nie wiem, czy jest w mieście drugi taki sknep jak on. Gdyby mógł, pobierałby opłaty za powietrze, którym oddychamy. Chłopczywy stary grzesznik, nigdy nikomu nie pomógł. Jedyne co kocha, to pieniądze. Przy nim to nawet strach pomyśleć o czymś przyjemnym, radosnym. Tym swoim spojrzeniem prawie wszystkich zmrozić. Co to? Nie macie się czym zająć? Czy ja mam wam płacić za rozmowę w pracy? Potrącam wam wstecz. Witam panu, wesoły świąt w Jaszku. Niech cię Bóg ma w swojej opiece. Bzdura. Święta nazywasz bzdurą w Jaszku? Jestem pewien, że człowiek już tak nie myśli. A właśnie, że myślę. Wesołych świąt. Też pomysł. Jakie masz prawo być wesołym, skoro jesteś biedakiem? Zgodam, Jaszku, ale w takim razie, jakie ty masz podstawy do smutku? Tak bogacz? Jakże mogę nie być zły, skoro żyję w świecie zaludnionym przez głupców. Wesołych świąt. Do licha ze świętami. Czymże innym są dla ciebie święta Bożego Narodzenia, jak nie terminy płacenia rachunków, na które nie masz pieniędzy? Bo Jaszku. Siostrzeńcze, obchodź sobie Dzień Bożego Narodzenia po swojemu. Mnie zaś pozwól go poświęcić na mój własny sposób. A przecież tego mu, Jaszku, wcale nie świecisz. Ciekawe, czy dużo dobrego przyniosły ci święta w tamtym roku. Istnieje u rzeczy, które wiele przyniosły mi dobrego, chociaż nie dały materialnych pożyczki. Boże Narodzenie do nich właśnie należy. Dlatego ośmielam się zawsze mówić. Niech te święta będą błogosławione. I jeszcze raz panu usłyszę, a po tym święta Bożego Narodzenia będziecie się musieli obyć bez pracy w moim biurze. Jezu, że się wyjaśni. Przyjdzie nas jutro na obiad. Pierwej umrę, niż tam się zjawić. Niczego od ciebie nie, to nic nie proszę. Dlaczego więc nie mielibyśmy być przeczuwni? Żegnam. Wesołych świąt. Żegnam. Pomyślnego nowego roku. Żegnam. Wesołych świąt, panowie. Dziękujemy, wzajemnie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Firma odpoczyna, jeśli się nie mylę. Normalny hard czy cymulator? Gdzieś w nocy będzie dokładna przyjrza. Nie wątpię, że jeśli chodzi o chorość, pani zaraz będzie nasza doktor w swoim studiu.
W przeddzień świąt, tak uroczystych, jest rzeczą szczególnie pożądaną, byśmy okazali pomoc biednym i potrzebującym pomocy. A więzienia? A domy pracy? Przecież łożą na to pożyteczną działalność. Niestety, te instytucje nie zaspokajają potrzeb cielesnej, moralnej, wielkich oszczędzaczy. Dopiero postanowiliśmy zadać fundusze na jadło, odzień i ochron. Szczególnie teraz, przed Bożym Narodzeniem, powinno sprawić im tą szczególną radość. Jaką sumę dla przytoczenia życzy szanownego pana? Nijaką. Szanowny pan, życzy sobie być bezmiennym ofiarą na co? Życzę sobie, aby mnie zostawiono w spokoju. Nie mam zamiaru nikogo uszczęśliwić. Jeśli nie chcą dobrej pracy, nie umrą się serca. Mam swoje sprawy. Żegnam panu. Ciąży obowiązek duchowego bratania się z bliźnimi. Jeśli ktoś tego obowiązku nie dopełni w życiu, musi to zrobić po śmierci. Dusza takiego człowieka skazana jest na wędrówkę po świecie. Spętany jesteś łańcuchem. Powiedz mi dlaczego? Muszę wlec za sobą łańcuch, który sam ukułem za życia. Zawsze ja próbuję skutkiem dobrym dbałem o swoje interesy. Interesy? Zamiast interesów powinienem poświęcić życie ludzkości, pracy dobroczynnej, okazywać bliźnim wyrozumiałość, miłosierdzie i miłość. Sprawy związane z kupiectwem wciągały mnie tak bardzo, że zapomniałem o innych swoich powinnościach. O tej porze roku cierpię najbardziej, bo gwiazda nigdy nie zaprowadziła mnie do ludzi ubogich. To dobrze. Twój łańcuch, Ebenezerze, ciągle się wydłuża. Przybywa mu nowych ogniw z każdym dniem. Przybyłem tu dzisiejszego wieczora, aby cię powiadomić, że nie przepadła jeszcze dla ciebie nadzieja, że możesz jeszcze uniknąć mojego losu. Przybędą do ciebie trzy duchy, które pozwolą inaczej spojrzeć na wiele spraw. Myślę, że wiele się od nich nauczysz. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki. Taki byłem głupi. Nic się nie stało. Żałuję tylko, że wczoraj przepędziłem tego małego, który śpiewał kolędy pod moim domem. Co to? To ten głupi zegar, ależ mnie wystraszył.
12. Godzina duchów. Masz rację, godzina duchów. A ty? Ktoś ja jeden? Jestem duchem tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Prowadź mnie, duchu, dokąd chcesz. Wczorajszej nocy wyprowadzono mnie z domu przemocą i podczas wędrówki udzielono nauki, która zaczyna dawać zbawienne owoce. Jeżeli dzisiejszej nocy zamierzasz mnie czegoś nauczyć, pozwól, abym z tej nauki wyciągnął jak największe korzyści. Boż pewnie mocno zmarzła. Nie, nie, schowaj się, prędko, ojciec idzie, zrobił mi niespodziankę. Już jesteśmy. To dobrze, już się niepokoiłam. Dzisiaj na dworze taka śliskawica. A Marta już jest? Nie przyjdzie. Nie przyjdzie do domu? Boże Narodzenie? To sama wina. Jestem. Ale mnie przestraszyłaś. A ja się proszę. No dobrze, że już jesteśmy wszyscy razem. A jak się nasz mały Tim sprawował? Zdrowo. W drodze do domu powiedział, iż ma nadzieję, że w ludzie w kościele zauważyli, bo jest kalechą. Więc może miło im było przypomnieć sobie w dniu Bożego Narodzenia, kto ślepym przygarnął wzrok, a chamę władzę w nogach. Nie wiem, skąd się w nim taka mądrość bierze. Im bardziej choroba postępuje, tym staje się cierpliwszy i bardziej rozsądny. Może lekarze się pomylili. Ja też, kochanie, chciałabym w to wierzyć. Niestety, jest coraz gorzej. To chyba ostatnie Boże Narodzenie, jakie z nami spędza. O czym ona mówi? Mały jest bardzo chory. Uratować go może tylko bardzo kosztowne operacje. Ale oni nie mają na nią pieniędzy, więc im umrze. Skoro ma umierać, niech umiera się prędzej. W ten sposób zmniejszy nadmiar ludzkości na świecie. Przecież to moje własne słowa. No właśnie, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, gdzie i jak mieszka ten nadmiar ludzkości? Sprawy pana Scrooge'a, fundatalnej biesiady. Chyba tylko to uroczyste święto mogło cię skłonić do wzniesienia toastu za zdrowie człowieka tak obrażającego, skąpego, tak pozbawionego serca i okrutnego jak pan Scrooge. Wypiję jego zdrowie tylko ze względu na ciebie i na to nasze radosne święto. Mamo, teraz zaśpiewajmy kolędę! Jeszcze chwileczkę. Tutaj tak przyjemnie.
Co? Znowu goś? Tym razem już ostatni duch przyszłych wieni. Lękam się ciebie bardziej niż swoich poprzedników. Prowadź, co tym razem zobaczę? Uczyć się i właśnie słuchaj. Co to za wrzaski? I to przed moim domem? Nie znam szczegółów, wiem tylko, że umarł. Kiedy? Chyba dzisiaj, a zresztą to tam jest, skoro nigdy do niego nie wchodził. Czy wiadomo, co zrobił z pieniędzmi? Nie, ich na pewno nie zapisał. A dziw wiesz, że w końcu ich powzięło tego starego kusem. Ale się obumiliśmy. Koszula i prześcieradło. Cóż tu się dziwić, moja droga pani? Przecież każdy człowiek ma prawo dbać o swoje interesy. On robi to przez całe życie. Czy to nieboszczyk widnieje, jak mu zabierzemy kilka drobiazgów? Nie, skądże? Jeżeli ten stary drugarzy zmiera, chciał, żeby się rzeczą chował po śmierci, czemu za życie nie postępował jak należy? Święte słowa, moja pani. Wtedy miałby na pewno kogoś, kto by się nim zaopiekował w godzinę śmierci. Nie leżałby taki konał. O, jaka zdobycz! Moja lepsza, ho! To jego kota. Ani wyczy, nie zaziębi się chyba bez kota. Nie mogę na to patrzeć. Ja znam tych ludzi. Zgadza się. Chodźmy stąd. Tu straszno. Ufaj mi, że gdy wrócimy, nie zapomnę nauki, jakie mi tu udzielono. Kiedy człowiek kroczy po jakiejś drodze, zawsze można przewidzieć, jaki go czeka kres. Ale kiedy zmieni się droga życia, czy można jeszcze to zmienić? Thank you.
Pomyślałem, Fred, że podwyższę pensję Bobowi. Ma liczną rodzinę, parę dziecko. Kup mu Jaszku nowy pies. Bardzo mu się przyda w swoim biurze. Ze szczęściem nie przyszło mi to do głowy.